Jak powstała moja pasja? Pozwólcie, że w tym wierszu odpowiem o tym wszystkim. Prosił mnie mój dziadek razu pewnego, abym podszedł do łóżka jego. Położył na mojej głowie swoją spracowaną dłoń, a ustami schorowanego starca pocałował mnie w skroń. Rzekł do mnie: dziadzio, wnuczku mój kochany, szanuj Polskę swoją, szanuj historię dziada i pradziada swego. Żyj tak, aby nikomu przez ciebie nie stało się nic złego. Cóż miałem dać wtedy dziadkowi? Wtedy przecież to były moje dziecięce lata. Nie wiedziałem, kto to jest zły człowiek, lecz wiedziałem, że najlepszymi ludźmi na świecie są moi rodzice, mama Jadwiga i Stanisław tata. Zaszczepił mu dziadek we mnie miłość do Polski, do mojej kochanej ojczyzny, przekazując mi przed śmiercią order Virtuti Militari, w którym kryje się jego tułaczka, kryją się dziadka wojenne rany i blizny. Kiedy mój bohater spoczął już w mogile, ogarnęły mnie niepewności chwile i nagle w mojej młodziutkiej głowie taka rzecz się udarła, aby robić wszystko, co historia Polski nigdy nie ma. W jaki sposób się panu życzy miasta? W jaki sposób się udzielam? Śmieję się do niego. Co dzień wychodzę, patrzę przez okno, piękne, kochane, widzę wspaniałych ludzi. Jestem na, może brzydko powiem, na skinienie palcem, gdzie jest potrzebny przekaz, gdzie jest potrzeba dla historii. Ja jestem. Nigdy jeszcze nie powiedziałem, że mieszkam gdzieś w Drawsku Pomorskim, tylko mieszkam w Drawsku Pomorskim. Dla mnie najpiękniejszym świecie, tym moim mieście, gdzie dla mnie to tutaj jest taka kolebka do spania i takie to słoneczko, które uśmiechem budzi. Przede wszystkim dla mnie to jest kolebka Orła Białego tutaj. Tam jest moja ojczyzna. Mała ojczyzna i każda chwila, która mnie wzywa w mieście, ja jestem na posterunku. Nie wiem, jak można się udzielać, ale ja jestem oddany sobie. Ale jakimi cechami według pana powinien odznaczać się prawdziwy patriota? Prawdziwy patriota? No przede wszystkim jest kilka cech. No, jedną nie da się tego określić, ale powinien przede wszystkim mieć w głowie zakodowane korzenie swojej ojczyzny, korzenie swoich przodków i podlewać te korzenie cały czas, żeby one po prostu, żeby nie uschły. Przekazywać te mądrości już no nie tylko przeczytane, ale gdzieś tam odebrane od pokoleń kombatanckich czy starszych osób, których nie wyczytamy w książkach i wpajać to dla swoich młodych, malutkich dzieci, pokoleń przyszłych, że najpiękniejszym co jest, to jest jednak ta biało-czerwona. Ta nasza kochana ojczyzna. Co według nas oznacza nowoczesny patriota? A według pana? Nowoczesny patriota? No mi się wydaje, że tak jak mówiłem wcześniej, człowiek, który musi te stare korzenie kultywować, trzymać, podlewać i wręcz rozpowszechniać, że nasza ojczyzna jest najpiękniejsza. To dziękuję za wywiad. W ramach podziękowania. Ja wam dziękuję. Nie wy dla mnie, to ja dla was dziękuję za poświęcony wasz młodzieńczy czas. Cenny, najcenniejszy. No i właśnie, no to my jeszcze raz dziękujemy i do spotkania dla pana. Ach, upominki. Na ocenie. O właśnie. To jest właśnie najpiękniejsze. Uśmiech i tego typu podsumowanie.